Rozdział 22. 15 grudnia 1932 rok. Plan psychiczny. Inwokacja. O Ty, nieskończona, wieczna obecności, Twoje wszechprzenikające światło, Twoja obfitość substancji obejmują i napełniają całe stworzenie. Podporządkowują działalność umysłu zewnętrznego, świadomemu kierownictwu w celu uformowania wszelkiej upragnionej formy. Oddajemy Ci chwałę i jesteśmy wdzięczni za inteligentne działanie Twojej miłości, mądrości i władzy w umysłach, mające skierować je i wznieść do absolutnej doskonałości. Przynoszę Wam pozdrowienia od wzniesionych zastępów, zawsze wspierających posłańców światła, otulając ich rozpromienionymi płaszczami oświecenia i ochrony. Traktat. Uczeń powinien zrozumieć, że to, co nazywamy planem psychicznym, nie ma nic wspólnego z uduchowieniem. Jest to jedynie zdolność ludzka, która może być tylko miłą rozrywką dla tych istot ludzkich, które zwrócą na nią uwagę. Ale należy Was ostrzec, że ten, który sam chce wejść w plan psychiczny, świadomie lub nie, lepiej, aby w ogóle nie wszedł w tą inkarnację, ponieważ zafascynowanie fenomenem psychicznym jest tak trwałe, że każdy z zakotwiczających się w planie psychicznym nie może się z tej inkarnacji z tego uwolnić. A właściwie, mówiąc prawdę, do uwolnienia się potrzebuje kilku różnych inkarnacji. Na każdym poziomie świadomości istnieje fragment prawdy nierozeznanej. Gdyby tak nie było, nie byłoby możliwości utrzymania się. Tylko prawda jest wieczna, mimo iż kłamstwo istnieje i jest możliwe, ale jest przemijające. Musisz zrozumieć, że wszystkim w każdej działalności jest mniej lub więcej boskiej energii w działaniu, ale źle użytej, chociaż działającej. Szczery uczeń nie będzie zwracał uwagi na fenomeny psychiczne, ani widoczne, ani słyszalne, i powinien zrozumieć, że jeżeli się pojawią, musi przejść przez nie, wyjść z nich poprzez swoją wewnętrzną wolę. Niebieski płomień z mocnym postanowieniem, że chce wejść kiedyś w pas elektroniczny, gdzie wyraża się jedyna prawda. Drogi uczniu, kiedy wyjaśniam Ci to wszystko, co konieczne, chcę, abyś podjął decyzję o nieodczuwaniu żadnego strachu. Wewnątrz każdego myślenia i uczucia na poziomie psychicznym działa to, co znamy na tym świecie pod nazwą zgubnej siły. Czasami dusze, które zdobyły wielkie osiągnięcia wewnętrzne, nie rozumieją tej rzeczywistości, o której tu mówię. Pozwólmy, aby ich uwaga zatrzymała się lub została przyciągnięta do tego poziomu, ponieważ obudziła się w nich przedwcześnie jedyna z tych właściwości i dlatego, że cień prawdy został im przekazany przez różne fenomeny. W ten sposób przyciągając ich uwagę. Następnie, kiedy ich uwaga została już skierowana i przyciągnięta, wszystko, co wyglądało naprawdę, zniknęło. Jeden z najbardziej fascynujących atrybutów tego planu to fałszywe przepowiednie, które powodują, że człowiek tworzy nowe, coraz bardziej odważne i bezczelne. Od czasu do czasu spełnia się coś z tego, aby przytrzymać ludzką uwagę i przyciągnąć do nich jeszcze bardziej. Jednocześnie z tym istnieje pewna substancja, która jest wtedy wprowadzana do mózgu. Na razie nie mogę Ci o niej powiedzieć, a która powoduje, że mistrz nie może pomóc takiemu człowiekowi, bo wtedy mistrz
działałby przeciw wolnej woli danego człowieka, który zaakceptował taką sytuację. Istnieją przypadki, w których człowiek zrozumiał swój błąd, zanim było za późno i na jego intensywne wołanie posłano do niego jednego z braci. Czasami zdarza się, że taki ktoś, kto z powodu swojej wielkiej czystości przechodzi przez ten plan, nawet bez poznania go i kontaktowania się z nim, taki człowiek jest naprawdę szczęśliwy. Siły w tym planie działają bezpośrednio na naturę czuciową i na namiętności każdego człowieka, ponieważ tędy jest im łatwiej do niego dotrzeć. Te istoty, które zatraciły moc i władzę kontrolowania swoich emocji, złości lub seksu, wplątały się w plan psychiczny myśli i uczuć i otworzyły w ten sposób drzwi swoich cudownych świątyń Boga. Przez te otwarte drzwi z planu psychicznego przenikają siły zaintensyfikowane przez swe pasje, aż do stanu całkowicie pozbawionego kontroli. Lepiej byłoby, aby człowiek zginął od ukąszenia jadowitego węża. Człowiek zaplątany w tę psychiczną sferę bardzo często pozostaje w niej uwięziony na wiele inkarnacji. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wywołany został zapis w jego świecie mentalnym, od którego nie wie, jak się uwolnić. I tak, dusze te rodzą się ponownie z tym samymi tendencjami aż do trzeciego, czwartego narodzenia się. Są to istoty zdeprawowane, które można spotkać wszędzie. Czasami wpływ tych istot jest tak zły, ponieważ potrafią ukrywać się przez dłuższy czas przed światem zewnętrznym, wykonując swoją fatalną pracę w skrytości, co stwarza najbardziej szkodliwą sytuację, gdyż nie jest łatwa do zauważenia. We wszystkich wyższych planach istnieją wielkie i piękne dusze, które chętnie schodzą w dół do tego poziomu, w którym znajduje się ten dany człowiek, aby pomóc mu przez swoje promieniowanie i odłączyć go od niektórych działań ludzkich. Jest dużo chętnych mężczyzn i kobiet, lecz przeważają kobiety. Istnieją piękne kobiety inkarnowane w ciałach kobiet, które tylko po to łączą się w małżeństwie z duszą męską zaplątaną w warunki psychiczne, by ją uwolnić. Jeżeli ktoś dojdzie do tego, że żeni się czy wychodzi za mąż i wywołuje wewnętrznego Boga i mówi do niego, jeżeli ten ślub ma za swoją podstawę tylko pociąg fizyczny, to niech nie dojdzie do skutku. Powoduje, że dzięki temu ogromny ból i tortury mogą zostać wyeliminowane. A teraz prawda o tym wszystkim. Ci, którzy przez własne wysiłki dochodzą do tego, co oznacza wielka obecność Jam jest lub prawdziwa istota każdego człowieka, jeżeli potrafią trzymać się tej prawdy, nigdy nie zostaną zaatakowani przez wyższe, wymienione zaburzenia. Może to zdarzyć się jedynie w przypadku, kiedy będzie to ich własną wolą, gdy dojdą do jeszcze wyższych planów, gdzie będą wiedzieli dokładnie, dlaczego coś takiego im się przydarzyło i dlaczego coś takiego będą musieli zrobić. W okresie wojen łatwiej otwiera się tama do planu psychicznego. Właśnie dlatego po wojnie obserwuje się o wiele więcej niż w jakimkolwiek innym okresie przejawów emocjonalnych dokonanych w afekcie i niekontrolowanych. Wiedza ta nie powinna wywoływać w nikim żadnego lęku przed planem psychicznym. Jeżeli uczniowie w tamtym momencie uważają, że przechodzą przez taki plan, muszą natychmiast świadomie zawołać: Jam jest obecnością mistrzowską, która kontroluje i zawsze zwycięża.
a natychmiast znajdą w sobie tyle siły, że potrafią stanąć twarzą w twarz z jawą i przejść przez nią bez żadnego lęku. Jezus przypomniał, że wszystkim uczniom dane jest wytłumaczenie w czasie otwarcia potrójnego promieniowania, co oznacza dokładnie ta działalność, ta praktyka. Obecność jam jest Ojca, Syna i Ducha Świętego lub potrójnego płomienia. Astrologia. Jedną z najbardziej przykrych rzeczy, jakie mam Ci do powiedzenia, jest to, iż wielu z tych, którzy starają się robić horoskopy, jest nieświadomych tego, że łączą się z siecią psychiczną, zaczynając być zmysłowi i brać pod uwagę warunki, które istnieją, ale tylko w tym planie. Jest to jedna z najsmutniejszych działalności, ponieważ istota nie jest świadoma, że otworzyła się na wiarę w to, co ją otula do takiego stopnia, że żadne argumenty i zdrowy rozsądek nie mogą zmienić jej przekonań. W minionych 20 latach to zostało zapisane w 1930 roku. Astrologia była uważana bardziej w tym niż w jakimkolwiek innym celu. Wiele razy myśl o promieniowaniu planu psychicznego przemawia przez astrologię i mówi, że takie, a to takie warunki zamanifestują się dla danej osoby i że nie mogą być odmienne. Jeżeli nie jest to mówione słowami, jest to zrobione tak, że jednak da się odczuć. Jest to jedna z tych przyczyn, które spowodowały kataklizm Atlantydy. Właśnie dlatego, że Atlanci nie chcieli słuchać głosu mistrzów mądrości, który ich ostrzega. Rozumiem, mój drogi uczniu, że jeśli interesują Cię horoskopy, to możesz myśleć, iż jestem bardzo surowy, ale tak nie jest. Moja miłość do Ciebie jest wystarczająco wielka, by powiedzieć Ci czystą prawdę. Jeżeli nie możesz uwierzyć w nią, będziesz musiał iść swoją drogą, ponieważ jesteś istotą o wolnej woli, której nie mam zamiaru atakować. A poza tym mogę jedynie powiedzieć, że mam ten przywilej pokazania Ci własnej drogi. Ci, którzy mocno trzymają się swojej obecności, jam jest, nigdy nie będą musieli się bać żadnej z tych rzeczy, o których tu mówiłem. Ponieważ obecność jam jest, może naprawić wszystko i może utrzymać ich mocno na drodze prawdziwego światła, podwyższając złotą gamę ich zdecydowanych kroków potrzebnych do osiągnięcia pełnej i doskonałej władzy nad sobą. Zapewniam Cię, mój drogi, że moje serce krwawi za tych, którzy poddają się niewolnictwu astrologii, ponieważ są ślepi na ukazującą się przed nimi drogę pełną kolców i na agonię z ran zadanych kolcami, która może być nie do wytrzymania, gdy przyjdzie czas, że będą całą swą istotą prosić: Boże, wskaż mi prawdziwą drogę. Drogi uczniu, który z tak wielkim zapałem szukasz światła, musisz wiedzieć, że nie istnieje nic innego, jak tylko obecność, która jest Twoją niezwyciężoną opieką i jest tą wielką obecnością jam jest, czyli Bogiem w Tobie. Nie pozwól, by Twoja uwaga została rozproszona przez zewnętrzne przejawy, przez astrologię, numerologię, spirytyzm, czy jakąkolwiek inną rzecz, która sprawi, że Twoja uwaga zboczy z drogi, będącej wielką obecnością jam jest, która jest Twoim prawdziwym istnieniem. Jeżeli zwrócisz się do niej, to w każdej chwili ona będzie kierowała Tobą na ścieżce do światła z tą pewnością i spokojem, który pozwoli Ci wejść w wielkie milczenie i pokój przechodzący
wszelkie możliwe wyobrażenia, gdzie znajdziesz największą ze wszystkich działalności Boga, obecności Jam jest. Mój drogi, nie możesz służyć dwóm Panom w tym samym czasie. Mając wolną wolę, musisz wybrać. Jeżeli wybierzesz to, co zewnętrzne, zapominając o niezwyciężonej obecności Jam jest, to wtedy, mimo że moja miłość będzie zawsze koło Ciebie i będzie Cię otulać, niby wielki płaszcz opieki, będziemy musieli czekać aż do momentu, gdy sam wybierzesz powrót do jedynego Boga. Jeżeli wybierzesz Twoją obecność Jam jest i będziesz w niej przebywał, to Twoje walki szybko się skończą. Znajdziesz krążącą w swojej sferze pokoju harmonię i doskonałość. Odtąd będziesz mógł obserwować świat zewnętrzny z wielkim współczuciem, lecz nigdy z uczuciem ludzkiej litości, które powoduje pogrążenie własnej ewolucji i wzrostu. To przypomina nam starożytne powiedzenie: szukajcie królestwa w niebiosach, a wszystko inne będzie wam dane. Królestwo niebios jest właśnie tą wielką obecnością Jam jest, Twoją jedyną rzeczywistością, której jest Panem i dawcą wszystkich rzeczy stworzonych i przejawionych. Czy nie dziwi Ciebie, mój drogi, że można iść tyle czasu w niezgodzie i w ograniczeniach, podczas gdy mistrzowska obecność światła, czyli obecność Jam jest, idzie nieustannie obok nas, czekając, aż zwrócimy się do niej i otrzymamy swoje promienne i zwycięskie błogosławieństwo, doskonałość we wszystkich naszych zewnętrznych przejawach. Ty też masz ten przywilej. Mimo że jest mi żal, iż niektórzy nie czują jeszcze prawdziwej wagi i obecności Jam jest i jeszcze poszukują rzeczy zewnętrznych, jestem z nimi, otulając ich moją miłością, ponieważ oni wszyscy mają wolną wolę. Być może jestem nieco staroświecki, ale kiedy widzę ludzi takich dobrych i tak prawych, chciałbym trzymać ich w swoich objęciach, aż poczują obecność Jam jest w sobie. Jednak nie wolno mi tego zrobić, bo dobrze wiem, że każdy, kto czuje pragnienie, by uchwycić się spraw zewnętrznych, musi robić to do momentu, w którym już nie będzie tego pragnął. Uczniowie powinni zrozumieć, że nie mogą dzielić swojej uwagi między sprawy zewnętrzne a obecność Jam jest, ponieważ to jest rodzina rozdzielona wbrew sobie, a taki podział musi się załamać wcześniej czy później. Cała wielkość zależy od obecności Jam jest. W niej jest cała siła, wartość i moc. Ona musi zarządzać formą, gdyby ci błogosławieni mogli spowodować, że ten wielki przywilej znalazłby się w ich zasięgu, to w krótkim czasie byliby uwolnieni od każdego ograniczenia. Sytuacja jest następująca. Gdy uczniowie pytają, czy wolno im przekazać tę wiadomość, mają prawo wiedzieć, co przyciąga za sobą ten typ pracy. Musicie wiedzieć, że jest mało użyteczny. Jeżeli uczeń nie wie, że jedyny Bóg żyje w jego wnętrzu, że jest, że zawsze był i zawsze będzie doskonały, jego umysł i ciało są w stanie wprowadzić nieład. Struktura atomowa jest instrumentem mechanicznym, którego nieliczne części muszą pracować w harmonii przy doskonałej współpracy jednej z drugą. Uczniowie nie rozumieją, że kiedy specyficzna praca musi być wykonana, musi być również zidentyfikowane przygotowanie się do tego. Konieczne dostosowanie ciała i mózgu ucznia potrzebuje tygodni, miesięcy czy lat, zależnie od potrzeb danej osoby. Nigdy
w całej historii przygotowania ucznia nie pozwoliło mu się wejść wewnętrzny krok elektroniczny mistrza. Uczniom wyjaśnia się, jak go stosować, ale nigdy nie zbliżają się oni do kręgu elektronicznego mistrza. Potrzeba było 30 lat, aby przygotować krąg elektroniczny dla tej pracy, która jest teraz dyktowana. Nieważne, jak piękne byłoby promieniowanie i miłość danego człowieka, my nie mamy czasu, by przygotować i dostosować strukturę atomową mózgu i ciała ucznia w tym okresie kryzysu światowego. Jednakże z Waszym szczerym postanowieniem i użyciem obecności Jam jest, przygotowujecie się na obecność wzniesionych zastępów. Na przykład przypuśćmy, że jest osoba, która z natury wyposażona jest w talent do prowadzenia publicznych konferencji. Jeśli pomogliby jej w tym wzniesieni mistrzowie, osoba ta byłaby przez nich przygotowana do swojej pracy w ciągu 20 minut, na pół godziny przed prowadzeniem konferencji. Byłaby wtedy zamknięta w tubie światła, do której nie przeniknie nic innego poza promieniowaniem inspirującego mistrza. Błogosławieństwo z pełni naszych serc o potężna obecności. Posyłamy Ci chwałę i podziękowanie za miłość, mądrość i siłę. Wychwalamy Ciebie i dziękujemy za potężne promienie, które doszły dzisiaj do każdego ucznia. Dziękujemy Ci za intensywność skupienia, który przyspiesza uczniów w odzyskaniu przez nich pewności, wprawdzie w ich majestatycznej obecności Jam jest, będącej ich realnym Ja. Umocnij każdego z nich, obdarzając trwałym dążeniem postępowania za jedyną obecnością, która jest absolutnie wolna, absolutnie doskonała, wiecznie młoda i piękna. Koniec rozdziału 22.